równanie x razy 5x plus 1 równa się 5x plus 1 ma dokładnie. No i pytanie, ile rozwiązań. Tutaj pokażę na to zadanie dwie metody. Pierwsza metoda, jeżeli nie mamy pomysłu, no to wymnażamy po kolei to razy to, to razy to, później 5x plus 1 przerzucimy na lewą stronę. Czyli do rzeczy. Co wyjdzie? Pierwsza metoda, x razy 5x to jest 5x kwadrat, x razy 1 to jest x, równa się 5x plus 1. Przerzucam to, co po prawej stronie, na lewą stronę, czyli będzie 5x kwadrat plus x minus 5x minus 1 równa się 0. Porządkuję ten zapis, czyli mamy 5x kwadrat, x odjąć 5x to jest minus 4x minus 1 równa się 0. Liczymy tutaj deltę. Delta to jest minus 4 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 5. 4 razy, tutaj błąd jest. Odjąć 4 razy nasze a to jest 5 razy minus 1. Prawda? A, B, C. B kwadrat, czyli minus 4 do kwadratu, odjąć 4 razy 5 razy minus 1. Co nam wyjdzie? Minus 4 do kwadratu to jest 16. I tak, tu jest minus i minus 2 minus dadzą plus, 4 razy 5 to jest 20. Czyli w sumie wychodzi nam 36, bardzo ładna delta. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 36, czyli 6. No i wyliczamy miejsca zerowe, x1 oraz x2. x1 to było minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Co nam wyjdzie? Minus b, czyli minus minus 4 to jest 4, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 6, przez 2a, czyli przez 2 razy 5. Mamy 4 odjąć 6, czyli minus 2 przez 10, minus 2 dziesiąte, czyli minus 1 piąta. No i teraz liczymy x2. x2 to jest minus b, czyli 4, plus pierwiastek z delty, czyli plus 6, na 2 razy 5, czyli na 10. 4 plus 6 to jest 10, podzielić na 10, mamy 1. Mamy dwa rozwiązania, minus 1 piątą oraz 1. No i zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. Minus 1 piąta oraz 1 to jest odpowiedź C, dwa rozwiązania takiej postaci. To była pierwsza metoda, troszkę dłuższa. Teraz pokażę metodę szybszą. Jeżeli ktoś zauważy, że tutaj mamy taki sam czynnik za chwilę, no to rozwiązanie będzie dużo szybsze. Czyli zapiszmy jeszcze raz to równanie. X razy 5x plus 1 równa się 5x plus 1. Bierzemy to 5x plus 1, przerzucamy na lewą stronę ze zmianą znaku. Czyli mamy x razy 5x plus 1, odjąć w nawiasie 5x plus 1, musi się równać 0. I zobaczmy, to jest nasz wspólny, na razie składnik, za chwilę czynnik. Tu jest 5x plus 1, wyłączamy przed nawias, w nawiasie zostanie nam x, odjąć. I tutaj jak nic nie stoi przed nawiasem, to stoi jedynka, bo to jest jeden taki nawias. Równa się 0. No i teraz przyrównujemy do 0 obydwa czynniki. Tutaj mam iloczyn czynników, prawda? Czyli to do 0 i to do 0. Mamy 5x plus 1 równa się 0. 5x to jest minus 1. Dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli mamy x równe minus 1 piąta. No i drugi nawias. X minus 1 równa się 0, czyli x równa się 1. Jest i jest. Mamy dwa rozwiązania, minus 1 piąta oraz 1, odpowiedź C też się zgadza.